Cześć, witajcie na kanale Magic Bricks. Ja i moja siostra założyłyśmy kanał o klockach Lego i jest to nasz pierwszy film na YouTubie. Na naszym kanale będą pojawiać się recenzje, chyba openingi zestawów i bajki, więc jeśli interesujecie się Was tematyka klocków Lego, zapraszamy Was do śledzenia naszego kanału i subskrybowania, aby być na bieżąco z naszymi filmami. A dzisiaj zaprezentujemy Wam zestaw z serii Lego Friends, a jest to salon fryzjerski. Numer zestawu to 41391 i jest przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia. W zestawie znajdują się dwie mini laleczki, Nina i Emma. Postać Niny pojawiła się po raz pierwszy w serii Lego Friends. Zestaw został wyprodukowany w 2020 roku i zawiera 232 elementy w dwóch saszetkach, więc jest to średni co do wielkości zestaw. Pierwsze co przykuło uwagę to duży szyld nożyczek, który znajduje się z zewnątrz zestawu. Zestaw jest dobrze doświetlony, a to dzięki dużym szybom, które dają efekt przestronności. Trzeba też zwrócić uwagę na detale, które dodają zestawowi uroku, takie jak na przykład hydrant albo roślinność na przykład na dachu czy z boku ściany. W środku zestawu znajdują się dwa fotele, w tym jeden z suszarku i myjka do włosów. Mamy również lustro, w którym możemy zobaczyć efekt końcowy. Czeka na nas również słodki poczęstunek. W salonie jest również zaplecze. Jest tam kasa. Tutaj. Miotła. Tutaj możemy ją wyjąć, bo jest przymocowana do takiego uchwytu. Ekspres do kawy. I stojak, na którym umieszczone są takie przybory fryzjerskie jak nożyczki, suszarka, szczotka i spryskiwacz z wodą. Żeby umilić pobyt w salonie, umieszczono telewizor i czasopisma modowo-fryzjerskie. Do zestawu dołączony jest również stojak, na którym są fryzury i dodatki do włosów. Tutaj możemy te fryzury oczywiście zdjąć z tego stojaka. I na pewno każdym naszym figurkom, jak i z tego zestawu, jak i z innych, możemy je po prostu założyć, żeby w trakcie zabawy móc zmienić im kolor włosów. Oczywiście nie mogła zabraknąć też dodatków do włosów, które można przyczepić, żeby fryzury wyglądały bardziej atrakcyjnie i przykuwały uwagę innych. Tak. A teraz ocenimy ten zestaw. Oczywiście pamiętajcie, że to tylko nasza opinia i możecie się z nią zgadzać lub nie, ale jeszcze opowiemy to, co nam się w nim podobało. No, mi na pewno podobało się to, że mimo tego, że jest to mała przestrzeń, umieszczono w tym salonie wszystkie potrzebne przyrządy, które powinny się znajdować właśnie w takim dobrze wyposażonym salonie. I no, po prostu są to najważniejsze przyrządy. Natomiast mi najbardziej w tym zestawie podoba się spójność kolorów i dbałość o detale. Jednak według mnie ten zestaw nie jest idealny. I stojak na fryzury powinien być przymocowany do całej konstrukcji. Nasza wspólna ocena tego zestawu w skali do 10 to 8 na 10!
Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Mamy nadzieję, że się Wam podobał. Byłybyśmy też wdzięczne za łapki w górę, gdyż będzie to dla nas motywacja do nagrywania kolejnych filmów. Nie wiemy jeszcze dokładnie, w jakie dni i o jakiej godzinie będą pojawiać się filmy, ale w najbliższym czasie damy Wam znać. Możecie spodziewać się też bajki z tym zestawem, a może w kolejnym filmie zrobimy otwieranie nowego zestawu. To do zobaczenia! Pa! Pa!